Zapraszamy na przegląd majowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. Tarnobrzeg uczcił święto Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe lokalnych organizacji, placówek oświatowych i służb mundurowych, Miejska Orkiestra Dęta oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, miały miejsce przed pomnikiem Bartosza Głowackiego, zabrał ustępujący prezydent Dariusz Bożek. Konstytucja 3 maja zakładała zmianę ustroju Rzeczypospolitej. Monarchia konstytucyjna, coś co było już dane w wielu miejscach na terenie Europy i nie tylko Europy. My dojrzewaliśmy do tego długie wieki, ale dobrze, że stało się to. To, co zaczęło nowoczesne państwo, budowanie nowoczesnego społeczeństwa, przygotowanego na wysiłki kolejnych pokoleń. Konstytucja 3 maja gwarantowała to, że możemy wreszcie obudzić się w kraju nowoczesnym. Trzeciomajowe uroczystości swoim występem uświetniła Miejska Orkiestra Dęta, po części artystycznej reprezentanci instytucji miejskich, samorządowcy, kombatanci i społecznicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. Kolejna część obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja miała miejsce przed Zamkiem Tarnowskich, gdzie odbył się bieg pod nazwą Dzieci dla Niepodległej Konstytucja 3 maja, do którego całe rodziny zaprosili Dom Dziecka w Skopaniu oraz Stowarzyszenie Aktywne Podkarpacie. Podczas uroczystej inaugurującej 9. kadencję sesji Rady Miasta Tarnobrzega, jaka miała miejsce w Zamku Tarnowskich, zaprzysiężony został nowy prezydent Łukasz Nowak. Rzeczywiście ten łańcuch, który na moment założyłem, był ciężki i takie to jest uczucie. Ja wiem, jaka jest odpowiedzialność, wiem, że będzie bardzo ciężko, aby spełnić wszystkie oczekiwania mieszkańców. Oczywiście, tak jak powiedziałem w swoim expose, jestem zdeterminowany i będę dążył przede wszystkim do jedności w Radzie Miasta, do takiego pokoju, do tego, co faktycznie, aby wypracować naprawdę taką jedność, która spowoduje, że ten Tarnobrzeg będzie bez podziałów, będzie mógł się szybciej rozwijać, a to będzie tylko i wyłącznie dobre dla naszych mieszkańców. Podczas uroczystego posiedzenia również nowi wybrani w wyborach samorządowych radni złożyli ślubowanie, a następnie odebrali zaświadczenie o wyborze do rady. Musieli także podjąć już pierwsze decyzje. Wybrali bowiem prezydium. Przewodniczącym Rady Miasta został wybrany Norbert Mastalerz, reprezentant Koalicji Obywatelskiej. W tajnym głosowaniu poparło go 12 radnych. Bardzo dziękuję Państwu za obdarzenie mnie taką odpowiedzialnością, a przede wszystkim zaufaniem. Postaram się nie zawieść i czerpiąc z 5 kadencji zasiadania w tej naszej lokalnej izbie. Postaram się te obrady przez najbliższą kadencję prowadzić jak najlepiej będę potrafił, a więc każdy oczekuje, żeby te obrady były sprawne, merytoryczne i takowe będę chciał w imieniu Państwa wywiązywać się z roli Przewodniczącego Rady Miasta. Wiceprzewodniczącymi zostali Anna Pekar i Waldemar Szwedo. W maju pożegnaliśmy hrabiego Jana Artura Tarnowskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kaplicy Zamku Tarnowskich. W ostatniej drodze towarzyszyli mu liczni przybyli członkowie rodziny, przyjaciele i mieszkańcy. Msza żałobna odbyła się w kościele ojców dominikanów. Jan Artur Tarnowski szedł przez życie dobrze czyniąc. Potrafił świat, który wokół niego był, zmieniać na lepszy. Jego dobroć, jego reakcja na potrzebę innych była rzeczą niezwykłą. Nigdy nie został obojętnym wobec ludzkiej potrzeby i ludzkiej krzywdy. Ostatnia droga hrabiego Jana Artura Tarnowskiego dobiegła końca w krypcie Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej. Urna z jego prochami została złożona obok prochów jego rodziców oraz młodszych braci Marcina i Pawła. Na tarnobrzeskim osiedlu Miechocin przy rondzie będącym początkiem obwodnicy miasta planowane jest postawienie masztu telekomunikacyjnego. Proponowana lokalizacja nie podoba się jednak mieszkańcom. W niedzielę 12 maja doszło do spotkania w tej sprawie z władzami miasta.
Zbieraliśmy podpisy, ponieważ Zarząd Osiedla spotkał się 30 kwietnia bieżącego roku. Wyraziliśmy swoje stanowisko. Negatywne, mamy wątpliwości. Chcę tutaj w porozumieniu z mieszkańcami, w porozumieniu z operatorem wyszukać takie rozwiązania, takie działki, które będą jak najmniej kontrowersyjne. Takie lokalizacje można na pewno znaleźć jeszcze w miejscach, które będą odpowiadały operatorowi. My, jeżeli chodzi o ten maszt, poprosiliśmy o to, aby nam wskazał zakres, w którym możemy takich działek po prostu szukać. Podczas spotkania mieszkańcy jednogłośnie sprzeciwili się budowie masztu. Decyzje w sprawie masztu mają zapaść do 17 czerwca. Trzydniowe wydarzenie poświęcone 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz promocji funduszy europejskich zostało zorganizowane przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego. Wszystko odbyło się w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym na terenach rekreacyjnych nad Wisłą oraz nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czyli miejscach, które powstały dzięki unijnym dotacjom. Generalnie będziemy chcieli się skupić na rozwoju ekonomii społecznej oraz wpływie funduszy europejskich na rozwój tej ekonomii społecznej w naszym regionie oraz powiedzieć kilka słów na temat naszych osiągnięć, jakie zrealizowaliśmy w ostatnich 2 dekadach. Chcieliśmy również zaprezentować ofertę nowego projektu Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, który rozpoczęliśmy od stycznia tego roku. Chcemy zachęcić do udziału w nim, pokazać walory, które wynikają z udziału w tym projekcie, wsparcie, które podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać i chyba chcemy po części obalić mity panujące wokół definicji ekonomii społecznej i pokazać ją w bardziej przystępnym świetle. Podczas drugiej sesji Rady Miasta powołano 6 komisji stałych, wybrano ich składy, w tym również przewodniczących. I tak komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Robert Niedbałowski. Funkcję przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej powierzono z kolei Marianowi Cąpale. Jest to odpowiedzialność duża, tym bardziej, że finanse miasta nie są w najlepszym stanie, więc ta odpowiedzialność będzie tym bardziej rosła. Ale myślę, że damy radę. Komisja jest składa się z 5 osób i myślę, że są to osoby, które jak najbardziej mają predyspozycję i wiedzę do tego, żeby pracować w Komisji Finansowo-Budżetowej. Spore wyzwanie stoi również przed Robertem Popkiem, który przewodniczyć będzie Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Niemniej pracy będzie miała grupa radnych zasiadających w Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska. Na jej szefa wybrano Sławomira Partykę. Z kolei Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szefować będzie Bożena Kapuściak. Decyzją radnych przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został debiutujący w Radzie Mariusz Turbacz. Podczas drugiej sesji radni powołali także Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega. Przedmiotem jej działania będą m.in. sprawy związane z opracowaniem, przedstawieniem Radzie do uchwalenia planu pracy Rady na dany rok, opiniowaniem porządku obrad sesji ustalonego przez przewodniczącego, jak i projektów uchwał przedkładanych przez prezydenta, przewodniczącego, grupę radnych, klub radnych, co najmniej 300 mieszkańców Tarnobrzega. Zgodnie z decyzją radnych przewodniczył jej będzie Norbert Mastalerz. Podczas majowej sesji Rady Miasta prezydent Tarnobrzega oraz naczelnicy przedstawili plany dotyczące Jeziora Tarnobrzeskiego. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście w tym roku, w 2024 roku na początku tego roku zrezygnowano z budowy oficjalnego kempingu, pola namiotowego, dlatego to, co mówiłem w swoim sprawozdaniu, wyznaczyliśmy tutaj z panem dyrektorem Mosiru miejsce, które ureguluje tą sprawę. Tymczasowe pole namiotowe, w pełni przygotowane i ogrodzone, zostanie uruchomione przy ulicy Plażowej, tuż za Parkiem Linowym. I oczywiście dalej będziemy mocno pracować na tym, aby nad jeziorem ta infrastruktura była rozbudowywana. Będziemy szukać dodatkowych projektów. Również chcę w najbliższym czasie zlecić dodatkowe nasadzenia, ponieważ tej zieleni, tych drzew też tam jest zdecydowanie za mało. W tym sezonie zostanie także uruchomiony dodatkowy wyjazd z nad Jeziora Tarnobrzeskiego.
Tarnobrzyscy radni będą zarabiać więcej. Taką decyzję podjęli sami zainteresowani w trakcie trzeciej sesji. Propozycja nowych stawek została przedstawiona przez prezydenta Łukasza Nowaka i prezentuje się ona następująco. Dieta szeregowego radnego, który nie zasiada w żadnej komisji, została ustalona na poziomie 30% podstawy, czyli 1288 zł. To wzrost o 349 zł w porównaniu do poprzednich lat. Uposażenie radnych, którzy zasiadają w jednej komisji, wzrasta do 1718 zł. Radni zasiadający w dwóch lub więcej komisjach mogą od teraz liczyć na dietę w wysokości 2147 zł, wzrost o 1181 zł i 1449 zł wynagrodzenia odnotowali kolejno wiceprzewodniczący Rady Miasta i przewodniczący komisji. Stawkę zamyka przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzyga, którego dieta wzrosła do 3220 zł. Za podwyższeniem diet radnych zagłosowało 14 radnych, 2 radnych było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Ja osobiście dzisiaj za tą uchwałą zagłosuję, ponieważ po pierwsze musi ona być dopasowana do obecnych przepisów prawa i również uważam, że jeżeli od 21 lat nie były waloryzacji tych diet radnych, uważam, że też tą kwotę to powinniśmy podjąć. W wielu gminach w Polsce to się stało już 3 lata temu. Ta waloryzacja nastąpiła i tak jak wspomniałem, na pewno to będzie coś, co przetrwa następne lata bardzo długo i ja za tym projektem zagłosuję. Jestem konsekwentny, jeżeli chodzi o tą podwyżkę, która miała być proponowana półtorej roku temu do 2 lat temu. Również byłem jak gdyby przeciwnikiem tej formy podwyżki. Uważałem, że taką uchwałę powinniśmy przeprocedować przed końcem kadencji. Nie zostało to zrobione. W związku z powyższym stoję na stanowisku, że nie zmieniam swojego zdania. W dalszym ciągu jestem przeciw. Wśród przegłosowanych zmian znajduje się zapis, który reguluje stawki radnych w przypadku ich absencji na sesjach oraz komisjach. Każda nieobecność skutkować będzie obniżeniem diety o kolejno 20 i 10%. W trakcie sesji radni przegłosowali także uchwałę obniżającą dotychczasową pensję prezydenta Tarnobrzega z 10 770 zł do 9 800 zł. To jednak stawka podstawowa. Łącznie prezydent Łukasz Nowak będzie zarabiał wraz z dodatkami 17 225 zł. Decyzja o tym podjęło 18 radnych. Byli jednomyślni.